Dobry wieczór. Zanim usłyszymy charakterystyczny sygnał Teatrzyku Zielone Oko, proszę, by pozwolili mi Państwo podziękować w naszym imieniu Grzegorzowi. Grzegorz Miecugow odszedł wczoraj, był naszym kolegą pod koniec lat 80., na początku 90. naszym dyrektorem. Mówię o tym, ponieważ Nowoczesna Trójka sporo mu zawdzięcza. Reprezentował typ dziennikarstwa inteligentnego, zdystansowanego, zarazem odpowiedzialnego, misyjnego, a zarazem, no cóż, komunikatywnego. Ponieważ minuta ciszy w radiu nie brzmi, jeżeli nie mają Państwo nic przeciwko temu, to podziękujemy mu na głos. Staram się pamiętać o tym, przed czym ćwierć wieku temu przestrzegałeś mnie. 9:59, zatem... Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Witamy Państwa słuchających nas przez radio oraz zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak miło! Spotykamy się tutaj po raz piąty, taki prezent z okazji roku jubileuszu Trójki. Proszę Państwa, akcja słuchowiska toczy się gdzieś w Polsce, w małym miasteczku. Zdradzę, że jest z nami autor, może ujawni się, Wojciech Fułek, debiutujący w roli autora kryminału. Ukłoń się, Wojtku. Jest i reżyser Jan Warenycia. O, on doświadczony w tej dziedzinie, chyba gdzieś tam wysoko na antresoli. Państwo tego nie widzą, ale przy fortepianie zasiadł już mistrz nad mistrzami Marian Szałkowski, co oznacza, że muzyka będzie absolutnie na żywo. No i są z nami wreszcie, proszę Państwa, aktorzy. Właśnie wchodzą na scenę, za moment wejdą w swoje role. Dorota Landowska. Katarzyna Tatarak. Izabela Dąbrowska. Ale oczywiście nie same panie. Oraz Leon Harewicz. Zbigniew Konopka. Który to już raz? Marcin Troński. I Andrzej Mastalerz. Jesteśmy gotowi? Zaczynamy. Thank you.
teatrzyk Zielone Oko. Wojciech Fułek. Śmierć burmistrza. To pani nas wezwała? Tak, tak, ja sprzątam w tym domu. Pani Iwona, żona burmistrza, zadzwoniła do mnie wczoraj wieczorem, że jest gdzieś urodziny. Dziś wieczorem miała wrócić. Chciała, żebym przyszła wcześniej i posprzątała przed jej przyjazdem. Tak, i? Ja mam swój klucz. Sprzątam tutaj u nich od 5 lat już, ale nie mogłam nijak otworzyć drzwi. Coś, wie pan, coś blokowało zamek. Obeszłam cały dom dookoła i dopiero wtedy zobaczyłam, że tam z tyłu od ogrodu jest otwarte okno. Pomyślałam, że to może jakiś złodziej i od razu zadzwoniłam na policję. Tak, a widziała pani kogoś? Nie, nikogo. Chwileczkę, przepraszam. Inspektor Miller, słucham. Jesteśmy już w środku, znaleźliśmy ciało. Wygląda na samobójstwo. No, zabezpieczajcie ślady. Boże, ja wiedziałam. Mówiłam, że to złodziej. Tak, zaraz tam będę. No, a panią proszę do radiowozu, pojedzie pani na komisariat. Proszę. A po co na komisariat? Co ja zrobiłam? Ale spokojnie, musimy oficjalnie spisać pani zeznania. Chodźmy. Nie ruszajcie go, dopóki nie przyjedzie lekarz. Ale co, tak ma sobie wisieć, panie inspektorze? Przecież to nasz burmistrz. No i co z tego, że burmistrz? Przyjedzie ekipa, zrobią zdjęcia, zabezpieczą ślady, wtedy go zdejmą. No tak. Od razu widać, że to samobójstwo. Drzwi zamknięte, od środka, klucz w zamku, na biurku list pożegnalny. Tak? A to otwarte okno od ogrodu? No nie ma żadnych śladów włamania. Mógł otworzyć i zapomniał. Mógł, tylko po co? A może chciał sobie popatrzeć przed śmiercią, nie wiem, na ogród. Tak, na pewno, no wiadomo, tak. Zawiadomcie lepiej panią prokurator, że mamy tutaj trupa burmistrza. I to tuż przed wyborami. A tak, które miał już właściwie wygrane. Tak. Dziwne to trochę, nie? Szanowni państwo, ze smutkiem pragnę poinformować państwa, że burmistrz naszego miasta, Jan Zalewski, nie żyje. Przepraszam, znaleziono go martwego godzinę temu w jego domu. Tyle tylko mogę powiedzieć państwu. Ale to wszystko, co mam państwu do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. I co pan o tym wszystkim sądzi, panie inspektorze? Przestań się, Jola, wygłupiać z tym inspektorem. I tak wszyscy wiedzą, że znamy się od pół wieku. No jakie pół wieku? Przecież ja mam dopiero 43 lata. Czekaj. To ile lat minęło od naszej magisterki? Za rok stuknie nam 20. A że znów spotkamy się w takim karszniku, to nigdy bym nie zgadła. No. Podobno zesłali cię tu za karę. W nagrodę raczej nie. Powinieneś się w końcu czegoś nauczyć. Byłeś w Gdańsku, potem Elbląg, tak. A teraz karsznik. Spadasz coraz niżej, mój drogi. Tam mnie się tu podoba. Miłe miasteczko, mili ludzie. Do pani prokurator blisko. Zaprosisz mnie kiedyś do Elbląga na kawę? No pewnie, wpadaj kiedy chcesz. Wiesz, czasami żałuję, że nam wtedy nie wyszło. No stara sprawa. Tak, stara. Zamknięta sprawa jak w prokuraturze. Tylko sprawcy wciąż brak. No, gdyby tak porządnie pogrzebać w aktach, to wiesz. Tomek, dajmy spokój tym wspominkom, bo się jeszcze rozpłaczę. No to jakie wnioski, panie inspektorze, w sprawie samobójstwa burmistrza Jana Zalewskiego? Wiesz, niby wszystko w porządku. Żadnych śladów jakiejkolwiek ingerencji, brak śladów włamania. Czegokolwiek, co wskazywałoby na użycie siły. Ale coś, wiesz, coś mi tutaj nie pasuje. Jeszcze te wybory. Miał podobno znów nikt wystartować i nie miał praktycznie żadnej konkurencji. Więc jaki miałby mieć powód do popełnienia samobójstwa? Tomek. Co? Tu naprawdę nie ma się o co zaczepić. Wszędzie czysto. No właśnie. I to mnie najbardziej niepokoi. Dom wysprzątany,
Nawet wszystkie szklanki i sztućce starannie umyte. Czy tak zachowuje się zdesperowany człowiek? No i jeszcze ten list. Czepiasz się. Zalewski zawsze był pedantem. Codziennie objeżdżał całe miasto i natychmiast interweniował, jeśli mu się coś nie podobało. Widziałeś jego ogródek? Bombonierka. Wszystko starannie przycięte, wypielęgnowane. To był dobry gospodarz. I dlatego ludzie wybierali go przez 3 kadencje. No tak, słyszałem, że rządził tu twardą ręką. No, apodyktyczny to on był, fakt. Powiedziałabym nawet zamordysta. Współczuję jego żonie. Bo w życiu osobistym też podobno był takim, wiesz, trochę, powiedzmy, lekkim tyranem. To twoim zdaniem za mało, żeby zabić. Chcesz nam tu wcisnąć jakąś tajemniczą zbrodnię? Słuchaj, intuicja mi podpowiada, że facet nawet najbardziej desperowany nie wiesza się we własnym wypucowanym domu, w starannie wyczyszczonych butach i nienagannym garniturze. Intuicja intuicją, ale psychiatria zna takie przypadki. Pani Iwona Zalewska, proszę, proszę, niech pani siada. Proszę, proszę. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego? No właśnie, to chciałbym się tego właśnie, chciałbym się dowiedzieć. Długo państwo, przepraszam, byliście małżeństwem? Poznaliśmy się jeszcze na studiach na Uniwersytecie Gdańskim i tak już jakoś poszło. Ślub wzięliśmy w 1987 tutaj w Karszniku. Pochodzę z małej wioski koło Elbląga, stare babki, ale tam nie było do czego wracać. I bardzo zależało mi, żeby zostać w Trójmieście, ale Janek nie chciał. Z nim nie było dyskusji. Powiedział, że Karsznik to jego mała ojczyzna, a ojczyzny się nie wybiera i nie porzuca. Parę razy mocno się o to pokłóciliśmy. Raz już nawet spakowałam rzeczy i chciałam stąd uciec. Ale dokąd? Do tych swoich starych babek. Tak, 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 ja rozumiem. Czy mąż pani bywał agresywny? Bił panią? Aniołem nie był, ale ręki na mnie nie podniósł nigdy. Czy od razu po ślubie zamieszkaliście państwo w Karszniku? Nie, nie. Kilka lat mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu w Oliwie. A czym zajmował się pani mąż? A próbował sił w handlu używanymi samochodami i często jeździł do Niemiec. Takie to były czasy. Sporo zarobił, zbudował dom i wtedy przyjechaliśmy już na stałe do Karsznika. To był już rok 1989. Ktoś go namówił do startu w wyborach samorządowych i może został radnym. Wtedy rządził tu jeszcze były sekretarz partii, Żwirski. Janek naiwnie wierzył, że nowe czasy wymiotą wszystkie męty i szumowiny, ale stało się dokładnie odwrotnie. Naprawdę nic się tu wtedy nie zmieniło? No tyle, że sekretarze partii zaczęli nagle chodzić do kościoła i oficjalnie już chrzcić swoje dzieci i wnuki. SBC zakładali firmy ochroniarskie, a ci najbardziej cwani uwłaszczali się na majątku miejskim albo zostawali szefami oddziałów dużych banków. Janek ze swoim charakterem popadł szybko w niełaskę Żwirskiego, który wciąż tu rozdawał karty i miał największe wpływy. Dlatego mąż nie chciał już startować ponownie do rady z listy Żwirskiego. Odnowił dawne kontakty, zaczął często jeździć do Trójmiasta. Koledzy pomogli i znów zaczęło się nam dobrze powodzić. Przepraszam, przepraszam. Jacy koledzy? Pamięta pani może jakieś nazwiska? Nie, oni nas tu raczej nie odwiedzali. Janek jeździł na te spotkania do Elbląga i Trójmiasta. Mówił, że znów musi się zająć prywatnym handlem, korzystając z dawnych znajomości i kontaktów. Tak. Ponownie zaczął jeździć do Niemiec, przywoził jakieś towary, pilotował kontenery. Tak. Robił też jakieś interesy w Kaliningradzie. Żwirski już nic wtedy do niego nie miał. Dość się już sam nachapał, ale miasteczko tak obrosło siecią dziwnych zależności i powiązań, że trudno mu było cokolwiek zrobić. Miał podobno w kasie pancernej teczki na wszystkich ważniejszych lokalusów. Żwirski jeszcze żyje? No chyba tak. Myśli pan, że on chciałby się zemścić na Janku? Mścić się? No ale za co? No tak, pan tu jest od niedawna. Otóż w 2002 były pierwsze bezpośrednie wybory na prezydentów i burmistrzów. Tak. Dotąd to radni wybierali Żwirskiego 3 razy z rzędu, bo miał ich wszystkich w garści. Ale ludzie zaczęli się powoli buntować. Tak, i pani mąż wystartował jako lokalny zbawca, niezależny kandydat. Tak. Tak, a potem pewnego wieczoru nieznani sprawcy porwali pana burmistrza Żwirskiego, związali i wywieźli w głąb lasu z workiem na głowie, a rankiem znalazł go przypadkiem leśniczy. To jednak zna pan tę historię? No, przeczytałem akta tej sprawy. Sprawcy nie zostali wykryci, ale jakoś nikt nie wziął pod uwagę, że bardzo prawdopodobnym motywem mogły być zbliżające się wybory.
Chociaż Żwirski nawet słowem nie zająknął się na ten temat. Ale niech pan przestanie, mój mąż nie żyje, a pan tu jakieś insytuacje. To wstrętne! Oj. Serca pan nie ma! Nie ma pan serca! Słuchaj, Jola, dlaczego ten twój kochaś jeszcze tu węszy? Oj, twardy nie będzie z tego zadowolony. Twardym to ty mnie nie strasz, dobrze? Możemy się zaraz do niego przejechać, chcesz? Nie, dobrze, już dobrze, no przecież żartowałem. Tylko powiedz mi, dlaczego ten twój Tomuś taki podejrzliwy? A jaki on mój? Jaki on mój? Na studiach trochę ze sobą chodziliśmy i tyle. No to o co mu chodzi? Trup jest? Jest. Samobójstwo było? Było. List pożegnalny zostawił? Zostawił. To zamykaj sprawę i szluz. Niepotrzebny nam rozgłos. Ja nie mogę tak od po prostu nakazać mu zamknięcia śledztwa. Niech trochę powęszy, to jego robota w końcu. Oj, tam gadań. Gościu miał nierówno pod sufitem, nie wytrzymał napięcia. Pokrywka mu odskoczyła i trach, no zdarza się. Uważaj, tobie też mogłoby się tak przydarzyć. Jakby twardy się na ciebie mocniej wkurzył na przykład. Mnie? Ja nie mam jeszcze tak zryte pod beretem, żeby się zaraz wieszać. Mm. No właśnie. Zalewski też nie miał. Czy pani też chce się nade mną znęcać, tak jak ten inspektor z policji? No niemożliwe. Inspektor Tomasz Miller znęcał się nad panem? A tak. On mi powiedział prosto w oczy, że to Janek mógł porwać i wywieźć do lasu Żwirskiego. No i jak to nazwać? Nawet sam Żwirski mu tego nigdy nie zarzucił. Żeby tak oczerniać człowieka? Na pewno źle go pani zrozumiała. On pragnie tylko wyjaśnić okoliczności śmierci pani męża. Stara się. No, chyba o awans. Mąż popełnił samobójstwo i proszę oszczędzić nam dodatkowych cierpień. Mnie i moim dzieciom. Inspektor Miller, słucham. Dzień dobry. Nazywam się Aleksander Pawlicki, jestem tutejszym notariuszem. Mam do pana taką poufną sprawę i dlatego proszę, aby pan przyszedł do mojej kancelarii jutro, może o 15. Dobrze, dobrze, ale proszę mi powiedzieć, o co chodzi, bo jestem dość zajęty. O okoliczności śmierci burmistrza Jana Zalewskiego. Posiadam pewne dokumenty, które powinny pana zainteresować. Tylko proszę nikomu o tym nie mówić. Dobrze. Halo, halo! Dla tych sępów z mediów śmierć to zawsze bardzo atrakcyjny towar. Mhm. Posłuchaj, naciskają mnie z góry, żebyśmy wreszcie zamknęli to śledztwo. Ale konkretnie kto? No ci sami to zawsze, mocny, twardy i cała reszta. Słuchaj, musisz jeszcze trochę poczekać. Badam właśnie jeszcze jeden ciekawy trop. Jola, to jednak trochę dziwna sprawa. Niby wszystko jest oczywiste, ale ciągle wyskakują jakieś drobiazgi. Grafolodzy zbadali list Zalewskiego i twierdzą, że niemożliwe jest, żeby pisał to człowiek w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego. Sama treść pasuje do sytuacji, ale też jest trochę dziwna. A dlaczego tak myślisz? No choćby dlatego, że chyba nikt piszący pożegnalny list do żony tuż przed samobójstwem nie podpisałby go imieniem i nazwiskiem. Tomek, każdy samobójca zachowuje się inaczej. Tak, to może i masz rację. Ale dziwi mnie, że taki uporządkowany człowiek jak Zalewski nie zostawił żadnego testamentu. No a może zostawił? No, tylko tak. Go jeszcze nie znaleźliśmy. Taką wersję też biorę pod uwagę. No dobrze, dobrze. Daję ci jeszcze 3 dni, ale to dobrze. Absolutny deadline. Tomek, dorośnij w końcu. Proszę, ja nie chcę już więcej przez ciebie obrywać. Poprosiłem o to spotkanie, ponieważ pan burmistrz na kilka dni przed tym tragicznym zdarzeniem zdeponował u mnie dokumenty i swoje oświadczenie, prosząc, żebym przekazał je właśnie takiej osobie jak pan. Mnie osobiście?
Pan burmistrz miał na myśli kogoś, kto po jego śmierci będzie prowadził śledztwo. To chce pan powiedzieć, że zaplanował swoje samobójstwo? Nie, raczej przewidział bieg wydarzeń. On na pewno nie planował samobójstwa. Mówiono o nim, że to był typ zimnego technokraty, który miał wszystko ułożone na kilka lat do przodu. Więc cóż powiedział panu ten zrównoważony technokrata? Powiedział, żebym się nie zdziwił, gdyby stało się z nim coś niespodziewanego i dlatego deponuje u mnie tę kopertę, którą panu teraz przekazuję i oficjalny testament, który mam otworzyć dopiero po zakończeniu śledztwa. Mhm. Czy Zalewski był wtedy zdenerwowany, roztrzęsiony, w jakiejś panice? Ależ skąd? W życiu nie spotkałem nikogo bardziej opanowanego. Dobrze, dobrze, wie pan. Słyszałem, że odwiedzali go w ratuszu dziwni ludzie. Tak. Niepasujący wyglądem, że tak powiem, do kręgu inteligencji pracującej. Proszę pana, burmistrz przyjmował wszystkich. Od bezdomnego po prezesa banku. Tak, 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 tak. No przejdźmy do rzeczy. Wie pan, co jest w tej kopercie? Ja nigdy nie pytam zleceniodawcy o takie rzeczy. To nie moja sprawa, panie inspektorze. Mhm. Dobrze. Ale dlaczego wybrał pan akurat mnie? No jak to dlaczego? Przecież to pan prowadzi śledztwo. Pani prokurator Jolanta Szymala również. Wiem, ale jednak wolę to przekazać panu. Jest pan tu nowy, trochę jakby na zesłaniu. To ma swoje dobre strony. Nikogo pan tu jeszcze nie zna, zatem może pan sobie pozwolić na luksus własnego zdania. To na prowincji niestety przywilej dla nielicznych. Jakiś podtekst? Widzi pan, moja praca wymaga dyskrecji. W tym małomiasteczkowym teatrzyku jest bardzo prosta zasada. Dużo wiedzieć, mało mówić. Halo? To ty, mocny? Iwona? Ja. Mów, czego się dowiedziałeś. No Jola się trochę guzdrze, ale z nią nie będzie problemu. Też chciałaby mieć to już z głowy. Ten inspektor Miller trochę tu miesza i póki prowadzi śledztwo, Jola ma związane ręce. No widzisz, mocny, ile to się człowiek musi namęczyć, zanim zamknie za sobą jakąś kolejną kartę życia. A nie mógłbyś go jakoś mocniej przycisnąć? Nie, to jeszcze tylko kilka dni. Nie mieszajmy się za bardzo. Zmęczona już jestem. Myślałam, że uwolniliśmy się od Janka. On ciągle wtrąca się do naszego życia. Nawet po śmierci. No ale twój mąż to był jednak ktoś. No nie ma już takich ludzi. Jako burmistrz było niebo lepsze od Żwirskiego. Ale jako mąż? A sam wiesz najlepiej, jak to wyglądało. Ale fakt, był człowiek i nie ma człowieka. My żyjemy. No właśnie. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. A dlaczego zaraz po nowe? Ja wolę takie, jakie jest. To cytat z wiersza Asnyka, daremne żale. No pewnie, że daremne. Po herbacie, jak to mówią. Nie da się przecież odkręcić tego, co się stało. Na mocy pełnomocnictwa udzielonego mi przez świętej pamięci Jana Zalewskiego w dniu 23 lutego bieżącego roku chciałbym przystąpić do czynności związanych z otwarciem testamentu zmarłego i przekazaniem ostatniej woli na ręce jego żony Iwony Zalewskiej, której tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego ATR 473231. Zgadza się? Co się zgadza? A, numer dowodu, oczywiście. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. W zdeponowanym u mnie testamencie jedynym spadkobiercą i wykonawcą świętej pamięci Jana Zalewskiego jest pani. Ale wyłącznie w imieniu niepełnoletnich synów. 17-letniego Arkadiusza i 16-letniego Krzysztofa. Co? To pomiędzy nich świętej pamięci Jan Zalewski podzielił równomiernie swój majątek. Nieruchomości użytkowe i mieszkalne w Karszniku, Giertrwałdzie, Kątach, Krynicy i Elblągu. Działki budowlane w Zalesiu, w Karwi.
Tudzież wszystkie konta bankowe i gotówkę oraz biżuterię, dzieła sztuki i inne kosztowności tymczasowo powierzone mojej kancelarii. Czy on zwariował? A ja? Pani jako wdowa może nieodpłatnie i dożywotnio korzystać z domu na terenie Karsznika. Będzie pani również otrzymywać miesięczne świadczenie w wysokości 2500 zł. To niemożliwe. Ja zaskarżę ten testament. Proszę pani, zmarły przewidział taką sytuację i upoważnił mnie oraz mecenasa Kruczka do reprezentowania go pośmiertnie przed wszystkimi instancjami sądowymi. Dysponuje również kompleksowymi badaniami lekarskimi. Zaświadczają one ponad wszelką wątpliwość, że pan Jan Zalewski wszystkie swoje decyzje dotyczące niniejszego testamentu podejmował w pełni władz umysłowych oraz zdrowy na ciele. A to drań! Tak mnie załatwić! Co on wymyślił? Proszę się opanować, droga pani. Mówi pani o swoim zmarłym mężu. Wężu, nie mężu! To oszust, łotr i drań! Doprawdy nie rozumiem pani wzburzenia. Przecież pani dzieci i tak wszystko dziedziczą. To nie są moje dzieci! Jak to? No nie mogłam mieć własnych dzieci. Na prośbę męża adoptowaliśmy dwóch chłopców z domu dziecka w Pasymiu. To bracia mieli wtedy po 2 i 3 lata. Nie wiedział pan o tym? To bez znaczenia. Od strony formalnej są waszymi wspólnymi dziećmi. Ma pani prawo do opieki i nadzoru do ukończenia przez każdego z nich 18 roku życia. Na potrzeby chłopców otrzymuje pani prawo do pobierania z konta bankowego po zmarłym 5000 miesięcznie. Nie wolno pani przekroczyć wymienionej kwoty i bank będzie restrykcyjnie tego przestrzegał. Dlaczego? Dlaczego on mi to wszystko zrobił? Panie inspektorze, melduję, że podsłuch już działa. Macie już coś? Na razie nic konkretnego. Mówili o jakimś mocnym i twardym, ale to chyba jakieś gangsterskie ksywy. No niekoniecznie. Coś jeszcze? Proszę, to są stenogramy. Aha. A, mamy już analizę grafologiczną listu Zalewskiego. Tak, a sprawdziłeś już te konta i skrytki w bankach? Status nieruchomości? A, tak jest. Ciekawe rzeczy wyszły. Dom, samochód, jakieś lokale, to ja jeszcze rozumiem. Mhm. Ale te obrazy na przykład... Kiedy przeczytałem, ile są warte, nie mogę uwierzyć. Te École de Paris. Że jak? Że co, proszę? Szkoła paryska. Teraz to majątek. A, jeszcze ta biżuteria. Sam złoty łańcuch. Prawie 2 kilo. Jest tam tego odgroma więcej. Dobrze, nie podniecaj się tak bardzo. Zaproś wszystkich na jutro. Ale kogo konkretnie? No komendanta, panią prokurator, żonę burmistrza, notariusza i tę sprzątaczkę. No, sprzątaczkę też? Przecież ona niczego nie widziała. A jesteś pewny? Aha, nie zapomnij o kajdankach. Proszę. Proszę bardzo. Ja dziękuję państwu. Dziękuję państwu za przybycie. Chciałbym... Pani prokurator, przekazać wszystkie moje dotychczasowe ustalenia i ostateczny raport w tej sprawie. Ja przepraszam, nie bardzo rozumiem obecność pana notariusza Aleksandra Pawlickiego i pani... Ireny Szumowicz. Właśnie. Dlaczego akurat wezwano nas w takim składzie? Zaraz to państwu wszystko wyjaśnię. Tu są kompletne akta tej sprawy, proszę. No to czekamy, inspektorze. Niech pan nie trzyma nas dłużej w takim napięciu. Chwilę cierpliwości, panie komendancie. Zacznę od pani Ireny Szumowicz. A dlaczego właśnie ode mnie? Pani była osobą, która zawiadomiła nas nie tyle o śmierci burmistrza, ile o podejrzeniu włamania. No bo tak było. Mhm. Pani podejrzenie wzbudziło otwarte okno na ogród z tyłu domu. Tomasz, daj spokój. Nie rób tu przedstawienia. Wszyscy czytaliśmy protokół z przesłuchania pani Ireny, dobrze, prawda? A pamiętacie, o której pani Irena zadzwoniła na policję? To była dokładnie 10:48. Tak jest, tak jest. A pani Iwona Zalewska zadzwoniła do pani Ireny z poleceniem wysprzątania domu o 10:45, czyli 3 minuty wcześniej. Sprawdziliśmy to w bilingu jej połączeń. Przepraszam, czego to niby dowodzi? Że dotarcie w ciągu 3 minut do willi państwa Zalewskich nie jest możliwe nawet helikopterem. A pani jechała autobusem. No autobusem i co z tego? To
że ktoś inny polecił pani pojechać do Zalewskich i sprawdzić, co się dzieje w domu. Ma pani przecież do nich klucze. Miałam, no wszyscy o tym wiedzieli. Oczywiście, oczywiście. A pamięta pani, że podczas przesłuchania na komendzie wyszła pani na chwilę do toalety? Do kogo pani wtedy dzwoniła? No, skąd ja mam pamiętać? Ale pani telefon ma lepszą pamięć. Dzwoniła pani do pana Pawlickiego. Do mnie? No cóż, możliwe. Co chwila ktoś do mnie dzwoni w sprawie porad czy umówienia terminu. Ja naprawdę nie rozumiem, pani Ireno. Po co właściwie była pani u nas wcześniej? Po co? Chwileczkę, pani Iwono. Panie notariuszu, proszę, niech pan zgadnie, do kogo pani Irena dzwoniła tego samego dnia kolejne 5 razy. Przypomnijcie nam posterunkowy surdel. O godzinie 7.36 i o 9.50. Mhm. Tak. O 10.46 tuż po rozmowie z panią Iwoną Zalewską i o 10.52 po zaalarmowaniu policji i ostatni raz tuż po wyjściu z przesłuchania. A kim był ów tajemniczy rozmówca? Inspektorze, kończ ma ten cały cyrk śledczy i do rzeczy. Bardzo proszę, bardzo proszę. Te wszystkie telefony pani Irena wykonała do obecnego tu pana notariusza. Nic nie rozumiem. Co ma notariusz do śmierci mojego męża? No właśnie. Tym bardziej, że przecież zmarły miał do niego pełne zaufanie. No powiedzmy, powiedzmy. Jak pan myśli, panie komendancie, kto miał największą władzę w Karszniku o różnych sprawach i interesach jego mieszkańców? Przez czyją kancelarię przechodzą umowy majątkowe, akty własności, umowy kupna-sprzedaży, darowizny, testamenty, poświadczenia majątkowe? Przez biuro jednej osoby w tym mieście, szanownego notariusza pana Arkadiusza Pawlickiego. No jest jeszcze jeden notariusz w Karszniku. Pani Monika Sowińska ma biuro przy rynku. Zgadza się, zgadza. Monika Sowińska z domu Pawlicka, córka pana Arkadiusza. Tym sposobem pan notariusz miał praktycznie nieograniczoną wiedzę o wszystkich sprawach większości mieszkańców tego uroczego miasteczka. Protestuję, to są niedopuszczalne prawem insynuacje. Czegoś tu nie rozumiem. A dlaczego akurat pan Pawlicki miałby być zainteresowany śmiercią burmistrza? Jaką by miał z tego korzyść? No właśnie. A motyw? Jaki motyw, inspektorze? Proszę państwa, oprócz tego dziwnego listu pożegnalnego, pan burmistrz zostawił jeszcze jedno oświadczenie z załączoną dokumentacją, w którym można znaleźć wyjaśnienie tej sprawy. Poświadczył je notarialnie kilka dni przed śmiercią. Notarialnie u kogo? Załatwił to w Zalesiu u pewnego młodego notariusza, który zgłosił się do mnie, gdy tylko dowiedział się z prasy o samobójczej śmierci Zalewskiego. To gnida. Nawet po śmierci kąsa. Panie Pawlicki, jest pan podejrzany o szantaż i matactwa związane ze śmiercią Jana Zalewskiego. Z aktem oskarżenia zapozna się pan w areszcie. Pani Irena Szumowicz, jest pani podejrzana o współudział w matactwie i zacieranie śladów. Jesteście państwo zatrzymani do dyspozycji prokuratury. Posterunkowy surdel, wyprowadźcie zatrzymanych. No, inspektorze, zaimponowaliście mi, brawo! Tomasz, kiedy ty zorientowałeś się, że notariusz jest w to zamieszany? Zaciekawiło mnie, czy burmistrz zarejestrował jakąś własną listę. Okazało się, że nie. Ale z raportu Komisji Wyborczej wynika, że taką listę dostarczył Arkadiusz Pawlicki. Rezygnacja z własnej listy przez Zalewskiego wydała mi się kompletnie nielogiczna. Tylko coś nieprzewidzianego, nagłego mogło powstrzymać go od startu w wyborach. Czyli notariusz szantażował Janka? Tak, kiedy wiedział już o nim wystarczająco dużo. Ale konkretnie czym? Chwila cierpliwości, komendancie. Pan ma podobno ksywę Mocny. No, podobno, tak słyszałem. Tak, komendant wojewódzki to z kolei Twardy. Pani prokurator Lola. A o mnie mówią Czerstwy. No. Wszystkie te nasze pseudonimy pojawiły się w rozmowach telefonicznych notariusza. Tomku, ale ja nie podpisałam ci zgody na podsłuch. Podpisał mi ją twój przełożony z województwa. Proszę, proszę. O. On zdaje się ma ksywę cesarz. Inspektorze, a gdzie są stenogramy tych rozmów? W sejfie, w komendzie wojewódzkim. Moment, moment. Czegoś tu nie rozumiem. Po co to wszystko było Pawlickiemu? Jaką by miał z tego korzyść? No właśnie. I czym miałby szantażować Janka? Mhm.
Na pewno chce pani wiedzieć? Tak, proszę mówić. To pani mi podsunęła ten trop. Ja? O czym pan mówi? Wspomniała pani o tej historii z poprzednim burmistrzem. No tak, ze Żwirskim. Tak. A co on ma z tym wszystkim wspólnego? Po rozmowie z panią, pani Iwono, pojechałem odwiedzić pana Stefana Żwirskiego w jego samotni. Początkowo nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać. Zwłaszcza o tamtej historii z porwaniem przed wyborami. No, wcale mu się nie dziwię. Kto by tam chciał takie miłe rzeczy wspominać? Czy ktoś z państwa wie, co tam naprawdę się stało? Ja znam tę historię z akt sprawy. Ja również. Nieznani sprawcy, Żwirski nikogo nie rozpoznał, nie miał żadnych podejrzeń. Sprawa do umorzenia. No, to tylko pewna wersja tej historii. Przyznam, że nie od razu, ale w końcu Żwirski powiedział mi prawdę. Porwano go i wywieziono do lasu z polecenia Jana Zalewskiego. Janka? Ale to niemożliwe. Przecież bym coś o tym wiedziała. No, widocznie nie ze wszystkich sekretów mąż się pani zwierzał. To byli ludzie z Trójmiasta, z trójmiejskiej mafii i dwóch oprychów z Kaliningradu. Porozmawiali trochę z nim po swojemu, trochę postraszyli, zapowiedzieli zemstę na rodzinie, jeśli ich nie posłucha, i wystarczyło. Pamiętacie, że Żwirski wycofał wtedy w ostatniej chwili swą kandydaturę? No, widocznie miał już chłop dosyć. Na wyborczym polu pozostaje więc samotnie Jan Zalewski, wygrywa i rządzi przez kolejne kadencje. No, kto wie naprawdę, jak tam było? A może ktoś postraszył wtedy Żwirskiego? Ale co to ma wspólnego ze śmiercią męża? Dobrze, a jak pani myśli, skąd wziął się w naszej historii pan notariusz? Znał wszystkie tajemnice pani męża. Kupował w jego imieniu kolejne nieruchomości, obrazy, biżuterię. Był de facto jego skarbnikiem, a przede wszystkim znał doskonale jego trójmiejską przeszłość. Jaką przeszłość? Studencką? Nie. O czym pan mówi? Nie, chodzi o ciemniejszą część jego przeszłości. To, co powiem, może być dla pani szokiem. Otóż Jan Zalewski stał dość wysoko w strukturach gangsterskich, które rządziły na Pomorzu czarnym rynkiem i przemytami w latach 80. i 90. Nie tykał się tylko narkotyków i płatnych zabójstw. Niech pan nie opowiada bzdur. To był przecież mój mąż. Znałam go z dobrej i złej strony, ale na pewno nie z takiej. Ale w Karszniku nikt go z tej strony nie poznał. Otóż oprócz Żwirskiego i Pawlickiego, który trzymał jego interesy w garści i który w końcu uznał, że zastąpi Zalewskiego na stanowisku burmistrza. Potrzebował do tego jego zniknięcia. Nie wziął jednak pod uwagę, że Zalewski naprawdę się zmienił. Ostatni jego kontakt z mafią to była ta akcja z porwaniem Żwirskiego. Potem kilkakrotnie nawiedzali go tu wysłannicy z Trójmiasta, ale jakoś za cenę swoich kontaktów przemytniczych i dobrych układów z Rosjanami udało mu się wynegocjować spokój. Ja powiem więcej. Zalewski uczynił z Karsznika swoją strefę wolną od gangsterskich wpływów. Mafia tu nie miała wstępu. Takie mieli ustalenia. Mafia? Tak. A wciąż nie mogę w to uwierzyć. No Janek może i nie był ideałem, ale mafia? Nie. To wykluczone. No, przecież sam się do tego przyznał w dokumentach znalezionych u Pawlickiego. No. Ale dlaczego popełnił samobójstwo? Pawlicki go zmusił? Tak, no wszystko na to wskazuje. Notariusz szantażował go ujawnieniem przeszłości, a także faktem adopcji waszych synów. Miał go w ręku, ponieważ uzyskał dostęp nie tylko do wszystkich jego dokumentów, ale i majątku. Gdyby te wszystkie informacje ujrzały światło dzienne, byłby to koniec Jana Zalewskiego. Jako burmistrza, jako szanowanego człowieka. Czyli nie wytrzymał tej presji i napięcia. Aż trudno uwierzyć. Przecież to był taki mocny człowiek. Moim zdaniem raczej wynegocjował najlepsze dla siebie warunki, żeby odejść z godnością i zabezpieczyć byt swojej rodzinie. No Tomku, ale co w końcu zgubiło Pawlickiego? Jak zwykle w takich wypadkach zbytnia pewność siebie, zazdrość i pazerność. I to nawet nie na pieniądze, bo to już miał, tylko na władzę. Pawlicki pragnął koniecznie zapisać się w historii Karsznika jako burmistrz. Gotów był nawet zrezygnować z kasy dla tych wątpliwych zaszczytów. Więcej, zgodził się pozostawić cały majątek spadkobiercom Zalewskiego, ale stawiał jeden twardy warunek.
honorowe samobójstwo, które bez zbędnych pytań otworzyłoby mu drogę do fotela w ratuszu. Mało tego, chciał po tej wymuszonej śmierci, która była jednym z punktów umowy z Zaleskim, ostatecznie skompromitować go przekazanymi mi dokumentami jako byłego gangstera. Miałam na tej podstawie stworzyć sobie obraz lokalnego polityka samorządowego skorumpowanego przez trójmiejską mafię. No, ale pan notariusz przedobrzył. Dobrze, ale po co wysłał tę sprzątaczkę? Miałam sprawdzić, czy wszystko poszło zgodnie z planem i czy przypadkiem w akcie desperacji Zaleski nie zostawił jakiegoś wyznania czy listu, który kompromitowałby Pawlickiego i pogrzebał jego plany. A ona z rozpędu posprzątała wszystkie ślady i podrzuciła list pożegnalny. Te umyte naczynia i absolutny porządek tak mnie zdziwiły, że musiałem się temu bliżej przyjrzeć. To nie było normalne. No i jeszcze list pożegnalny spisany piórem notariusza, na takim samym ozdobnym papierze, jaki widziałem w jego biurze. Potwierdził tylko moje przypuszczenia. Pani Iwona zdradziła mi, że mąż nigdy nie używał pióra, bo alergicznie bał się plam z atramentu. Tak. Zawsze był chorobliwym pedantem. Fakt. No dobrze, ale pozostaje tylko pytanie. Kto teraz będzie kolejnym burmistrzem Karsznika? No cóż, niezbadane są wyroki lokalnej opatrzności. Może niejaki mocny? Słuchowisko. No, tempo niesamowite. Pobili Państwo rekord świata za 10:22. Pewnie będziemy musieli teraz troszkę tutaj porozmawiać, prawda? 10 minut w radiu. No dobrze, dokończymy zapowiedź wsteczną. To było słuchowisko Wojciecha Wółka. Prosimy na scenę. Motyw na wejście, Marianie. Pod tytułem Śmierć burmistrza w reżyserii Jana Warenyci. Janku, prosimy na scenę. O, zaginął. Wystąpili Dorota Landowska. Katarzyna Tatarak. Izabela Dąbrowska. Oraz Andrzej Mastalerz, po raz pierwszy czarny charakter. Nie po raz pierwszy, nie. Dobrze. Marcin Troński. Mówiliśmy już, ale przypomnijmy, że laureat tegorocznego festiwalu Dwa Teatry, gdzie? W Sobocie. W roli inspektora Tomasza Millera, Leon Harewicz. I Zbigniew Konopka. Opracowanie muzyczne, jakżeż nam się, Marianie, przydasz dzisiaj? Marian Szałkowski.
realizację. Jak zwykle niewidoczny Jarosław Regulski. I widoczny, ale skromniutko sobie siedzi tam z tyłu za konsoletą, Grzegorz Rutkowski. Światło, zacytuję klasyka w radiu takie ważne, Bogdan Koziupa. No cóż, proszę Państwa, jest za 7 minut 22. Co tu zrobić z takim rozpoczętym wieczorem? To może ja zapytam Wojciecha Pułka. No właśnie, jak mu się pisało ten pierwszy w jego życiu kryminał i czy ma ochotę pisać kolejne? No i robić karierę właśnie jako autor sensacyjnych historyjek. To rzeczywiście ciekawe doświadczenie, zwłaszcza słuchając Państwa, oglądając i dziękując również Państwu, że Państwo przyszli, bo ja ledwo tutaj dotarłem i pewnie część z Państwa też z uwagi na mecz Legii, który się toczył i nie mogliśmy dotrzeć i biegliśmy tutaj, przynajmniej z moimi przyjaciółmi z Sopotu. Co do sensacji, to ja napisałem trochę dłuższe słuchowisko, bo zazwyczaj te formy dla Teatru Polskiego Radia są trochę dłuższe. Janek Warynycia, reżyser, uprzedził mnie, żebym się nie zdziwił, co zostało z tego słuchowiska, bo zostało ono trochę krótsze. Jak widać, mogło być dłuższe o te 8 minut, ale kto był to w stanie przewidzieć? Następne już się pisze. A, no to fantastycznie, to gratulujemy. Gratulujemy tak znakomitego debiutu. Proszę Państwa, no to tak, jeszcze raz podziękujmy naszym gościom, to znaczy Państwu, którzy do nas przybyli, znakomitym. Państwu z Warszawy, z Sopotu i z innych części Polski. Czy są z innych części Polski Państwo wśród nas? Zespały, fantastycznie. No to pozdrawiamy w takim razie. Kto? Toruń nawet, no nie. Elbląg, no proszę. Proszę Państwa, w takim razie życzymy bardzo miłego wieczoru. Słucham? A kasznik, stare bawki. Tak, stare bawki były urocze, naprawdę. Mogę dodać, że stare babki niestety już przestały istnieć w międzyczasie, bo jest to malutka miejscowość przy drodze z Gdańska do Elbląga, gdzie no, żartobliwie mówiono, że jak kierowca zatrzymywał autobus i krzyczał stare babki wysiadaj, to wysiadali tylko mężczyźni. Dzisiaj już tej miejscowości niestety nie ma, zniknęła z mapy, została nazwa, którą uwieczniłem tutaj. Elbląg był prawdziwy oczywiście, natomiast Karsznik jest całkowicie fikcyjny i wymyślony. No dobrze. Wojciech Pułek tak przypiął się, przykleił do tego mikrofonu. Obawiałam się, że mi już nie zwróci, ale zwrócił. Proszę Państwa, w takim razie do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia za mniej więcej miesiąc. Przyjdą Państwo? Tak. Marianie, proszę jeszcze o motyw muzyczny. Masz coś w zanadrzu? Proszę, raz, dwa, trzy, tak? Pomożesz mi troszkę? Tak, tak. Marian Szałkowski ponownie. Proszę Państwa, na zachętę dodam, że Teatrzyk Zielone Oko na żywo za mniej więcej miesiąc wyreżyseruje po raz pierwszy w historii kobieta. Piękna i młoda. Tak więc zapraszamy i dziękujemy raz jeszcze. Thank you.
Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym.